Hej kochani, witam Was w kolejnym tutorialu. Dzisiaj razem z moim uroczym pomocnikiem będziemy robić dla Was palmę wielkanocną. Wiem, że palmy już robiliśmy, natomiast doszły do mnie pewne słuchy, że jest trochę za gruba i jakaś taka niewymiarowa i że takie palmy cieniutkie są w sumie fajniejsze, więc pomyślałam, że nie zaszkodzi nam, jeżeli zrobimy palmę numer 2. Która mam nadzieję będzie trochę bardziej szczupła, że tak powiem. I ta palma będzie zrobiona ze wszystkiego, co znalazłam w domu. Jako że rzeczy świątecznych jeszcze nie posiadam tak do końca. Natomiast z zeszłego roku znalazłam właśnie jakiś sizal, który Wam się może przydać. Różnego typu ciule. Oczywiście kwiatki z bibuły, bo to jest taka podstawa, myślę, palmy. Wszystkie kwiatki, które tutaj mam, są oczywiście filmiki, jak je zrobić, więc nie będziecie mieli z tym problemu. Ja je tutaj gdzieś tam kartę, odnośnik do nich i sobie je bez problemu znajdziecie. No i bukszpan, dużo bukszpanu, znaczy no może nie mam go aż tak dużo, żeby nie przesadzić i żeby moja palma nie miała nadwagi. Natomiast na pewno bukszpan Wam się przyda. Jak widzicie, są to rzeczy, które... A, no i oczywiście drut. Drut florystyczny, który też mi się już kończy, to jest grubość 0,8. I ja mam jeszcze taki cieniutki drucik 0,3 do zrobienia właśnie takich kokardek. Gdybyście chcieli też je zrobić, to Wam w sumie pokażę, bo to jest mega proste, a fajnie może w palmie wyglądać. To może zacznę od tych kokardek, a potem przejdziemy już dalej. Po prostu bierzemy sobie trochę sizalu, który się sypie strasznie. Tak. No i robimy z niego taką kokardkę. Kształt kokardki formułujemy sobie. On jest bardzo taki plastyczny, więc łatwo nim operować. No i właśnie dlatego mam ten cienki drut, bo stwierdziłam, że tak będzie mi łatwiej z takim cieniutkim. I po prostu przewiązujemy przez środek tym drutem. Zakręcamy. No i już mamy taką kokardkę. To nie jest taka klasyczna, zwykła kokardka, ale fajnie może się prezentować w takiej palmie. No i oczywiście jeszcze sobie zrobiłam tutaj takie kokardki. Robi się je dokładnie tak samo. Po prostu tniecie pasek i robicie taką. O, właśnie coś takiego. I związujecie tak samo drutem. Okej. Więc bierzemy sobie najdłuższy kawałek bukszpanu albo ewentualnie jakiś inny bader, który znajdziecie i który będzie się do tego nadawał. Bukszpan jest o tyle fajny, że jest zielony i będzie ładnie wyglądać ta góra, ale na przykład możecie użyć do tego też bazi albo forsycji, cokolwiek w sumie chcecie. I teraz tak, do tej poprzedniej palmy dodawaliśmy bardzo dużo tego bukszpanu, żeby ona nam się rozszerzała, natomiast do tej będziemy się starać aż tak dużo go nie dodawać. Więc skupmy się na kwiatkach. Dajemy kwiatki tutaj na górę, nie za dużo i schodzimy sobie tymi kwiatkami tak trochę na dół, a nie, że dajemy jeden obok drugiego, tylko tak właśnie w dół. I przywiązujemy drutem, tak żeby się trzymało. No, się nie chce trzymać. Dobrze. Możemy sobie trochę odchylić, fajnie, odcinamy drut dobrze, żebyście mieli kombinerki, ale ja akurat teraz u siebie nie mam kombinerek, więc właściwie nie wiem, gdzie są moje kombinerki, zaginęły, nieważne. I dodajecie teraz znowu trochę bukszpanu, ale tak właśnie musicie mieć takie małe gałązki tego bukszpanu, już sobie tak przygotujcie takie mniejsze, żeby to znowu nie było takie grube. Podobno palmy z nadwagą nie są fajne, ale mnie się tam to akurat podobało. Ok, i jak macie tak, możecie sobie dodać jeszcze kokardkę na przykład. Jak widzicie, to jest mega banalne, po prostu schodzicie sobie coraz niżej i coś tam dodajecie.
ciastki są spoko. Tak, teraz jedziemy dalej. Są tutaj kwiatki. No i pamiętajcie tylko o tym, żeby przytrzymywać sobie drutem. Możecie sobie kupić też drut na rolce, on też jest bardzo fajny i wtedy nie musicie go co jakiś czas odcinać, tylko sobie po prostu zawijacie w całość od razu. No to palma wychodzi naprawdę bardzo podobnie, tylko faktycznie jest troszeczkę bardziej szczupła. A, te dźwięki, które tam słyszycie w tle, to mój pomocnik, który pewnie daje mi do zrozumienia, że mówię straszne bzdury. Ktoś musi. Ten drut, pamiętajcie o tym, żeby związywać dosyć mocno, żeby Wam się to nie poluzowało i nie rozpadło później, bo szkoda Waszej pracy. Widzicie, podstawowa różnica jest taka, że w tamtej przedniej palmie dodawaliśmy tak warstwami te kwiaty, natomiast tutaj dodajemy tak w różne miejsca. I powiem, że nawet fajnie to wygląda. Nie wiem jak u Was, ale w moich rodzinnych stronach zawsze był konkurs na robienie palm wielkanocnych. I wydawało mi się niesprawiedliwe, że wygrywały zawsze te największe. Nie najładniejsze, tylko największe. Ale w ten sposób też się da zrobić bardzo, bardzo dużą palmę. Jak się ma odpowiednio wysoki badyl. Więc jeżeli u Was też są takie rytuały, to polecam. I tego polecam. No to weź sobie kwiatka. No wiecie, tak sobie możecie dodawać w sumie w nieskończoność. No, ale pamiętajcie, że Wasza palma też musi mieć rączkę i możecie sobie zawinąć albo właśnie kawałkiem jakiegoś materiału, albo do tego użyć na przykład juty, którą mogliście poznać przy ostatnim tutorialu. Bardzo fajna rzecz. Sobie zawijamy. Ładnie to wygląda wtedy. No i tu by było dobrze mieć po prostu pistolet z klejem na gorąco, którego ja oczywiście nie włączyłam i teraz już tego nie zrobię, ale każdy z Was wie, jak użyć pistoletu z klejem na gorąco. Ja sobie teraz tak brzydko tylko zabezpieczę drutem, a za chwilę to sobie skleję.
Okej, okay, jak widzicie, nie jest to nic trudnego, taka palma. Robi się ją dosyć szybko, jeżeli macie oczywiście już przygotowane wcześniej kwiaty. Jeżeli nie chce Wam się robić kwiatów, ale wolałabym ja osobiście o tym nie wiedzieć, to możecie sobie kupić jakieś sztuczne, plastikowe, chociaż efekt moim zdaniem będzie, no, nie taki fajny. No, szczuplejsza, prawda? Myślę poprzednia. Gdzieś tam Wam dam znowu kartę z odnośnikiem do starego tutorialu naszego z palmą. Okej, okay, to wszystko, już się nagadałam. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, zapraszam Was do odwiedzenia mnie na stronie gitagoart.com, gdzie możecie zobaczyć więcej rzeczy, które robię. No, w sumie tyle. Do zobaczenia za niedługo. Pa, pa!